Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy na ważeniu zawodników i media treningu tuż przed galą Prime. Emma, dwójeczka jest ze mną. Ambro, witam cię serdecznie, cześć. Cześć, witam serdecznie. Ambro, wiem, że byłeś bardzo blisko sytuacji z bombą. Powiedz mi, co tam się działo? No bomba wbiegł na scenę, zaczął rzucać jajkami, według mnie szuka atencji i wpierdala się nie do siebie na galę i chce, wiesz, tutaj skraść show. Rzucił w kogoś? Trafił w kogoś tymi jajkami? Wiesz co, no nie, no rzucał, że i nawet nie trafił, więc nawet tego nie potrafi dobrze zrobić. A widziałeś sytuację, kiedy dostał od Piotrka Kowskiego? No wiesz co, akurat wychodziłem, widziałem, że no najpierw biegł, zaczął rzucać jajkami, zaczął tam rzucać się do Piotrka, a potem Piotrek jak do niego zaczął wybiegać, to on zaczął uciekać. No to po co przybiegać i się rzucać, jak później spierdala, no. Dla mnie to, wiesz, takie trochę udawane i wszystko na pokaz. Zresztą jak cała ta historia, wiesz, i ta taka wykreowana postać, wiesz, gangstera, nie? Osoby, która nosi pieniądze w workach. No. No dobrze, emocje sięgają zenitu o zawodników. Powiedz mi, jak twoje emocje? Nie, no u mnie to jakichś wielkich emocji nie ma i nic spektakularnego się nie wydarzyło. Myślę, że spokojnie. Ty jesteś bardzo. No tutaj z Hetmanem, no chyba, wiesz, no nie pozwala mi rozwinąć skrzydeł, nie? On jakieś ma takie bardzo, wiesz, przyjacielskie nastawienie do mnie. Nie wiem, czy to, wiesz, czy mu psychika, wiesz, płata figle i jest mu teraz im bliżej walki, wiesz, tym czuję, wiesz, tą presję. Jestem bardzo dużym faworytem, bo bukmacherzy to chyba jest 1,16 jest na mnie kurs. Myślę, że może to też go, wiesz, troszeczkę dobija i może mu psychika klęka, nie? Ale różnica między wami jest, wagi jest bardzo duża, zasięg rąk. Wzrost również. Jak wykorzystasz to w walce? Ale właśnie wszystko siedzi tutaj w głowie, nie? Wszystko jest do przełamania, to wszystko, te wszystkie atuty, które są po jego stronie, myślę, że są do przełamania, jeżeli u mnie będzie silna psychika, a u mnie jest silna psychika, więc... Doświadczenie dużo większe. No i doświadczenie też, dokładnie. I umiejętności. Jak oceniasz dzisiejsze media trening i ważenie zawodników? Nie, no dużo się działo, dużo tutaj, wiesz, akcji, dużo dymów, ale to się sprzedaje, to się ogląda i chyba ludzie tego chcą, więc oceniam bardzo fajne, no, jeszcze wtargnięcie bomby, wiesz, tutaj. Jak bomba wpadł. No, bo jak bomba, dokładnie, wpadł jak bomba, no. Tylko szkoda, że z jajkami. Nie do siebie, jeszcze rzucał tymi jajkami, nie trafiał, no. Ach. Myślę, że... Kto cię będzie wspierał jutro? Wiem, że Alan Kwieciński, kto jeszcze? Wiesz co, no w moim narożniku jest Wiktor i Anzor, jeżeli pytasz o narożnik. I przyjeżdża bardzo dużo moich przyjaciół, moja rodzina. Oni po prostu są ze mną zawsze i czuję to wsparcie na plecach. Jestem bardzo ciekawa twojego game planu, bo jednak różnica i wzrostu, i zasięg rąk jest bardzo duża i waga przede wszystkim. Jestem bardzo ciekawa twojej walki i mam nadzieję, że wy również. Oglądajcie już jutro, a ja trzymam bardzo mocno kciuki. Do zobaczenia. I wykupujcie pay-per-view z mojego reflinku. Dzięki. Dziękuję.